ewentualnie w trakcie upadku, crashu, może zaprzeć się kask, ma jeszcze taką opaskę tutaj specjalną na górnej części ciała i ta opaska ściska mu tutaj prawy bark. No, ona nie bardzo jest ściska, bo też mają bark wypasz i jeden raz, potem za miesiąc pojechał do wody, też mają mały wypadek i znowu bark nie. I też jechał tam всякий там. Coś tam mają, tak jakby zrobiono, żeby nie upadł. Po prostu tam całą zimę dobrze robił, pracował. Tak, i teraz dobrze czuję się. Adrian Miedziński w czerwonym, dwaj Rosjanie, Artiom Łaguta w żółtym, Emil Sajfudinow w niebieskim i Greg Hancock. Czy założy tutaj całą czwórkę? Ale świetnie Greg Hancock przeczytał sobie wszystkie podczas próby toru, wszystkie ścieżki na motoarenie. Nie jeździł tutaj może jakoś specjalnie widowiskowo, ale spokojnie. No i tam narada z jego mechanikami, z Rafałem Hajem i Podziem Spórnym. I proszę, jak Amerykanin fantastycznie tutaj... Bardzo fajne jedzie, bardzo. Środkom toru nie potrzeba jechać. Wspaniale, przeczytał to wszystko Greg Hancock. Czwarte pole, bez najmniejszego problemu wygrany start. Emil Sajfudinow jest drugi. Trzeci jedzie Adrian Miedziński. No a teraz Artiom. Artiom, czy ty ściskasz? Ściskasz kciuki? Nie, na razie nie widzę, żebyś specjalnie z Artioma ściskał, ale czy on na ostatnim okrążeniu jest w stanie chwycić tutaj za gardło Adriana Miedzińskiego? Ależ pięknie tam odprostował. Świetnie pojechał głęboko w wiraż na tym nasypanym. Długa prosta i Adrian Miedziński tutaj uśpiony. Tak jak Adrian Miedziński, pamiętasz ostatni Grand Prix w tamtym roku? Jak uśpił w biegu finałowym Grega Hancocka, żeby go tutaj na ostatnim